Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was gościć, 25 dzień zimy w Stardew Valley, drugi rok oczywiście. Moi drodzy, witam was dzisiaj w czwartek i dzisiaj, słuchajcie, jest festiwal. Tutaj pisaliście mi w poprzednim odcinku, że moim głównym, znaczy osobą, której mamy dać prezent, jest Sebastian. Mam nadzieję, że tak jest, ale coś wam pokażę. Bo nie dawało mi to absolutnie spokoju. I zobaczcie, ten list od Luisa, który dostaliśmy rok temu, ja nie wiem, czy on czasem nie przerzucił się na tego tutaj. Dlatego, że mamy, że naszym sekretnym przyjacielem, w sensie śnieżynką, o Boże, jak to nazwać, osobą, której mamy dać prezent, jest Sebastian, więc to się chyba zmieniło, tak mi się wydaje. Tylko teraz tak. Generalnie mamy mały problem, bo ja nie wiem, jak długo trwa ten Feast of Winter, więc Feast of Winter Stardew. Czekajcie, zaraz zobaczymy, do której możemy maksymalnie godziny się udać. Do drugiej po południu. Słuchajcie, do drugiej po południu, więc no mamy trochę czasu. Co do heju. 76. Nie pamiętam, ile było w poprzednim odcinku, ale wydaje mi się chyba, że 90. Albo tyle samo. Jeżeli coś, ja nie mam absolutnie pojęcia, gdzie jest ten hej. Sorry, wybaczcie mi bardzo, ale po prostu nie mam bladego pojęcia. Ale wydaje mi się, że on chyba jednak jest za pomocą tego, że tam się to wszystko sumuje i ogarnia. Dobra, naszym secret friendsem jest Sebastian, więc tutaj bierzemy rzeczy i słuchajcie, na razie to tak. Ja nie będę tutaj robić absolutnie nic, bo musimy pójść na Ginger Island, żeby zasadzić i ogarnąć starfruty. Więc to nam niestety trochę czasu zajmie. Więc chciałbym to zrobić dzisiaj, więc jedyne co tutaj tak na dobrą sprawę porobimy, właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo o tym też mi pisaliście, że nie mam już tu skrzynek. Dobra, ja zabiorę, wiecie co, te algi może stąd. No, z rybami tu my mamy też tutaj zdecydowanie za dużo. To może tak, sprzedajmy wszystkie te ryby, które mają te gorsze odpowiedniki i się miejsce zrobi. Midnight Carpia zostawię, bo mam wrażenie, że on mi będzie do czegoś potrzebny, chociaż to może być tylko moje wrażenie. I na razie, słuchajcie, tutaj na naszej farmie nie będziemy zupełnie nic dzisiaj robić. Także taki jest myk, w sumie to możemy tu wrzucić. Baterię zabiorę, to zabiorę, żarcie zabiorę. Czy tu mi się miejsce zrobiło? Zrobiło, więc ja chyba tutaj przerzucę kilka ryb i przerzucimy Midnight Carpie, bo chyba dwa miejsca są wolne. Jop. Dobra, okej, mamy to zrobione, więc teraz tak. Do 9:00 musimy się stawić z prezentem dla właśnie Sebastiana, więc to będzie trzeba zrobić. Jeszcze tylko tak, wrzucę tu baterię. Frozen Tier mamy, żarcie, no trudno, żarcie to na razie sobie zostawimy. Dobra, to słuchajcie, plan jest taki, lecimy na Ginger Island, jak wiecie zadanie tutaj od tego mamy skończone. Nie wrzuciłem sobie dalej modyfikacji na łowienie ryb, zapomniałem, przyznaję się bez bicia. Jak widzicie też wszystkie keyfruity nam zniknęły. Także no, tak to działa. Dobra, jest 7:20. Miejmy nadzieję, że zdążymy zebrać wszystkie starfruty i jeszcze wrócić, ale chyba raczej powinniśmy, bo to raczej nie zajmie nam jakoś wybitnie dużo czasu, więc liczmy na to, że będzie git. Liczmy na to, słuchajcie, że będzie git. Dobra, lecimy z koksem. Jak it's locked? Przecież miały być wszystkie... O, czy to jest kwestia tego, że jest po prostu ten event? A nie, czekajcie, one chyba od 8:00 były otwarte. Prawda? Tak, oszustwo. No więc musimy to zrobić inaczej. Mam nadzieję, że mam totem tepania się na Ginger Island. Bo w innym wypadku to tego w żaden sposób nie zrobimy. Oszukują. Na całej linii oszukują. O, dobra, powiedzcie mi, że mam totem na Ginger Island, please. Aha, jasne. Niestety nie mamy, więc trzeba będzie, słuchajcie, zrobić, bo musimy to ogarnąć. Hardwood Dragon Tooth Ginger. Myślę, że tutaj raczej będziemy mieli surowce. Dobra, World Totem Island. Musimy pamiętać o jednej rzeczy przed drugą, więc najlepiej maksymalnie o pierwszej będziemy musieli tutaj ogarnąć wszystko. Dobra, Starfruit mi się tutaj, widzę, ogarnął. Nie będziemy teraz tego sadzić, najpierw zbierzmy wszystko. Powinniśmy się wyrobić, bo umówmy się, my nie mamy tego Starfruita też aż takiej ilości, żeby tutaj nam cały dzień na to zszedł. No najgorzej będzie, wiadomo, z sadzonkiem. Ale myślę, że damy radę. A, i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Co do Junimo chatów. Mówiłem już to w poprzednim odcinku, ale wiecie co? Stwierdziłem, że nie będę się w to bawić. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie ma absolutnie sensu, ponieważ, no mówię, i tak mamy sprinklery, więc to wszystko w sumie i tak idzie w miarę automatycznie. Jedyne co, no to musimy pamiętać tylko o tym, żeby to gdzieś tam podlać i to jest właściwie wszystko. Więc takim moim okiem stwierdziłem, że nie będziemy się w Junimo chaty bawić. Jeżeli ktoś preferuje, spoko, jasna sprawa. Natomiast w następnym odcinku, moi drodzy, nie będziemy i tak mieli za bardzo też czegokolwiek do roboty, to zrobimy sobie tripa na, do kasyna, żeby ogarnąć tutaj ogarnięcie ostatniego tego stracha na wróble. Więc będzie trzeba to zrobić, bo by mi się przydał ten ostatni, wtedy mielibyśmy troszeczkę więcej, teoretycznie troszeczkę więcej miejsca, bo to dostajemy wtedy tą fajną recepturkę na jakby Deluxe Scarecrow, który dużo więcej nam po prostu sieje, znaczy sieje, odstrasza ptasiorów. Dobra, jest 10, damy radę, easy peasy. Ja jeszcze myślę, że zdążymy trochę farmy naszej obrobić, bo w sumie i tak tutaj nam się... A właśnie, a może byśmy dzisiaj poszli w sumie do tego kasyna? Dobra, chyba 193, czekajcie. A właśnie, widzicie? Nie zasadziłem jednego. Dobra. A, będziemy musieli też na Ginger Island przyjść. Chociaż nie, za 2 dni przyjdziemy dopiero. Poczekamy, słuchajcie, aż nam się tutaj to wszystko wyrówna. Dobra, czyli posadzone, zebrane idealnie. Czasowo jest 10:30, więc teoretycznie jeszcze powinniśmy tutaj ogarnąć troszeczkę tej naszej farmy, więc może zróbmy i wykorzystajmy jak najbardziej tylko możemy, bo i tak do 12 możemy się tam machnąć. Dobra, czyli tak, tutaj się przerabia kawa i wszystko jest 10:05, do 2 po południu możemy. No dobra, wyrosły nam jeszcze fruty, trochę kawy. No widzę, że tutaj w następnym odcinku, słuchajcie, będziemy musieli przyjść tutaj zdecydowanie, bo wyrosną nam owocki. No i na Ginger Island. No nie ukrywam, że miło by było, gdyby dzisiaj się udało to wszystko załatwić, to co powinniśmy. O, widzę, że mamy też maple syrup, więc możemy sobie ogarnąć. Chyba kolejne kegi. Damy radę jeszcze tutaj zebrać te rzeczy. I tutaj też widzę, że za 2 dni, 3 dni. Także raczej powinniśmy chyba zdążyć do tego ostatniego dnia zimy. Dobra. Jest git. No to standardowo. Posegregujmy teraz to wszystko w skrzyneczkach. Ale tu widzę... Aha, dobra, bo my tu mamy więcej, że... Dobra, zapomniałem wsadzić do tego. I jeszcze maple... A właściwie to może od razu zrobimy... Aha, dobra, to jest oak resin. Pomyliło mi się. Dobra, czyli kawę wrzucamy, ancient fruity również. No i dobra, w chwili obecnej tak na dobrą sprawę tutaj jest wszystko pięknie, ładnie cacy, 11:40, więc raczej chyba nie zdążę tutaj już nic więcej zrobić, jeszcze tylko zerknę tutaj na dół, bo... A nie, tutaj nam jeszcze nie wyrosły, ok. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o ten 3. rok, no pociśniemy go sobie troszkę dalej. Ja nie mówię, że zrobimy go, jak już wspominałem wcześniej, tak w 100% w całości, bo wydaje mi się, że nie ma sensu. Aczkolwiek wiem na pewno, że jest kwestia questa z kolegą tego. Jak on się nazywał? O, mam na końcu języka niedźwiedziem. Także będzie kolejny questik, więc jeszcze tam trochę rzeczy, jakby nie patrzeć, mamy do zrobienia. No dobra. Idziemy na ten festiwal, ale tak jak już mówię, dla mnie te festiwale to są okan do dupy, rozczać totalnie. Szkoda, że zabierają tyle czasu i szkoda, że tak na dobrą sprawę nie można na nich zrobić nic więcej. Jest lipa troszeczkę, ale dobra. Gdzie jest mój secret friend? Tu jest mój secret friend. Ale to się dawało prezent tak po prostu? Tak. Proszę cię bardzo. Czyli jednak trzeba patrzeć... O, Caroline jest naszą tą. Nie pamiętam, kto był rok temu. Ale widzę, że trzeba zdecydowanie patrzeć tutaj na te wszystkie elementy. W sensie, na to, wiecie, jeżeli nie wiecie dokładnie, to musicie spojrzeć na poprzedni rok jakby mail, bo one się jakby... Nie wiem, dlaczego tak jest, że one się po kolei nie robią. Nautilus Shell. Rok temu dostaliśmy chyba jedną z najrzadszych rzeczy, jaką można dostać w prezencie, mianowicie ten zestaw jakiś tam do... No, tam jakąś tackę z czymś, jeżeli dobrze pamiętam. No dobra, i to jest koniec eventu. Zajął nam chyba niecałą minutę, a cały dzień idzie w pizdu. Nie wiem, bo może wiecie co, może być jeszcze taka sytuacja, że też jest jakaś modyfikacja, która może tutaj coś zmienia i ogarnia, że te eventy nie zabierają nam tyle czasu. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak było. No ale sam fakt, no niestety jest lipa. No dobra, to lecimy na pustynię, tak jak już mówiłem. Zobaczymy w ogóle, czy kasyno jest otwarte, bo przyznaję się bez bicia, że ja nawet nie wiem, czy jest otwarte, czy nie. Może się okazać, że jest zamknięte już o tej porze. Chyba nie bardzo. No nie, nie jest otwarte. No i moi drodzy, teraz jest najgorszy, tak na dobrą sprawę, moment, w co my możemy zagrać i jak możemy ogarnąć. Generalnie Scarecrow jest za 10 000 monet. Ja w ogóle muszę zobaczyć, jakby to wychodziło, jeżeli ja bym sobie chciał to kupić. O. Stoki coinów jest za 1000, czyli 1000 coinów jest za 10 000, czyli teoretycznie ten Rarecrow kosztowałby nas 100 000. Stać nas, wiecie o tym. Tylko klikanie tego to jest absolutnie nie wypał z tego, co widzę. Wiecie, teoretycznie można byłoby zagrać na tych wszystkich maszynach, ale jakby nie patrzeć, wiecie, to jest hazard i to swoje niestety robi, ale wydaje mi się, że chyba... No to będzie najlepsza metoda, no trochę wydamy, ale umówmy się, że my i tak mamy kupę pieniędzy. Owszem, teoretycznie powinniśmy zbierać na złoty zegar i to wszystko, bo to też jest bodajże chyba, jeżeli dobrze pamiętam, wymagane do tego, żeby ogarnąć tam jakiś procent gry, żeby ją mieć na 100%. Na pewno chyba zegar jest ten złoty, trzeba go gdzieś postawić. Nie pamiętam jeszcze, co tam jeszcze było do tego finalnego elementu. No natomiast wiecie, mamy dużo winek, będą one nam się dalej przerabiać, dodatkowo wracają trufle, mamy kupę świń, więc raczej nie powinniśmy mieć z tym problemu, żeby tutaj się cokolwiek zrobiło. No i musimy pamiętać o jednej najistotniejszej rzeczy, że przy zmianie pory roku tutaj z zimy na jesień, znaczy na wiosnę, musimy, słuchajcie, ogarnąć sobie kwestię związaną z trawą. Także będzie trzeba zasiać trawę u zwierząt, wtedy teoretycznie tam się wszystko pięknie, ładnie zrobi i będziemy mieli dużo traw. Nie mogę tego czym innym potwierdzić? Na przykład spacją? Enterem? Nie. Lipa. Muszę klikać. Więc wiecie, ten trzeci rok bardziej skupi się na tym właśnie, żeby gromadzić te pieniądze. Mówię, ja muszę zobaczyć, co tam jest potrzebne na 100%. Do zrobienia. No na pewno musimy ugotować wszystkie rzeczy, z czego 2 receptur do gotowania bodajże chyba nie mam. Tylko teraz nie wiem, co to jest za bardzo to i nie wiem, co to jest to. Więc byłbym wdzięczny, gdybyście mi napisali, ewentualnie coś pokminimy, no bo tutaj właściwie na większość tych rzeczy, które gdzieś tam są, to my surowce mamy. Najgorsza sytuacja będzie niestety z wszystkimi możliwymi rybami, które tutaj musimy mieć, bo jest niestety kilka takich rzeczy, które no jakby nie patrzeć wymagają od nas tego, więc może być kiepsko, ale może tak wybitnie źle nie będzie. Dobra, mamy 7000. Ciśniemy do 10. No teoretycznie mówię, no mógłbym zagrać, ale też mi pisaliście, pamiętam jak się pytałem, jak byliśmy tutaj w kasynie po raz pierwszy, że w sumie chyba lepiej jest to kupić niż kombinować. Wiecie, no na dobrą sprawę mógłbym postawić parę razy po 1000. Może by się wygrało, no to byśmy zarobili, ale to i tak jest... Skoro pływamy w kasie, to czemu nie? Natomiast wyjątkiem, powiem szczerze, jest event jesienny, bo jak wiecie, na evencie jesiennym możecie wygrać Stardropa, tylko że trzeba oczywiście tam ogarnąć konkretne te punkciki, ale tam jest akurat chyba nawet więcej szansa na zielony czy coś w tym stylu, więc tam nie ma akurat jakiegoś większego problemu. A jeżeli jeszcze uda wam się wygrać tutaj, tam w tych wszystkich kategoriach, które gdzieś tam są, to tu też dużo lepiej się ogarnia. No dobra, mamy totem, więc wracamy. Ja się w ogóle zastanawiam, czy ja mam je wszystkie, bo to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie i wiecie co, właściwie to ja może bym je wszystkie do kupy wziął, chociaż wydaje mi się, że one wszystkie i tak chyba są na polach. Chyba tak. Dobra, to nie otwieraj mi skrzynki, to napijmy się jeszcze kawy. Zaraz zobaczymy, czy mam wszystkie. Podstawowe się chyba nie wlicza, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj jest ten. Tutaj jest zimowy. To czekajcie, zróbmy je w kolejności. To jest pierwszy, to jest czwarty, to jest trzeci, to jest drugi. To się wlicza? Raczej nie. Nie, te się nie wliczają. No dobra, tu jest jeszcze... Oj, to wiecie co? Widzę, że chyba nam brakuje jednego, bo chyba zgarnąłem wszystkie. To jest czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy. Ha, to których Scarecrowów nie posiadam? Którego Scarecrowa nie posiadam, a wydawało mi się, że kurczę, wiecie co? Ja nie wiem czasem, czy ja właśnie... O, tu jest jeszcze jeden, to jest halloweenowy, to jest ósmy. Czyli słuchajcie, brakuje nam tylko szóstego Scarecrowa, ale który to jest, bo ja już tutaj nie wydaje mi się, żebym więcej gdzieś jakieś miał. Zresztą zobaczymy, no jeżeli uda nam się zdobyć, to dostaniemy, powinniśmy dostać w następnym dniu recepturę, ale to i tak nie będziemy wychodzić z domu. Dobra, dzień zaliczony. To najważniejsze, ale pytanie właśnie jest następujące. Którego Scarecrowa nie mam? Czekajcie, jeszcze sobie szybko zerknę. Rare Crows. A, nie mamy dwarfowego chyba. Także jego możemy sobie kupić. Ale wiecie co, wydaje mi... Poczekajcie, ja wyjdę. Mamy coś w skrzynce. Fertilizer i to jest wszystko. Czyli nie mam tego dwarfowego, więc słuchajcie, to będzie jedyna rzecz, którą zrobimy w następnym odcinku, także musimy iść do dwarfa i kupić ten jeden ze Scarecrowów i później będziemy mieli Deluxe Scarecrowy. Także nie jest źle, ale to w następnym odcinku. Także ja wam za dzisiaj dziękuję, słyszymy się w kolejnym. Trzymajcie się, cześć, pa pa.